Wierzę, jestem o tym przekonany, jestem pełen nadziei, że to, co Bóg czyni teraz, zmieni bardzo wiele. Już nic nie będzie takie samo ze względu na objawienie, które Bóg przynosi do Polski. Chcemy na nie zareagować. Nowe pieśni, nowe uwielbienie na nowe czasy w nowej Polsce. Siejemy, pomnażamy, jednoczymy. Fundacja Służąc Życiu. Cześć, jestem Mateuszem Otrębą, zwanym Mateem. To, co Bóg robi w życiu indywidualnych ludzi i to, co robi w Polsce, jest cudowne. Obudza nas, zachwyca nas sobą i po prostu w tych nowych czasach coś nowego z poruszenia Bożego Ducha powstaje. Na nowe czasy potrzebne są nowe pieśni, wyrażanie objawienia tego, kim Bóg jest w nowy sposób. Gdyby Bóg nie zadziałał w moim życiu, nie siedziałbym dzisiaj tutaj, nie mówił do was pełen miłości, wiary i nadziei. Bóg wzbudza, budzi nie tylko młodych, ale ich starych, albo dojrzewających, niektórych lekko podstarzałych, aby spotkali się razem ze względu na Niego samego. Ten fundament Ewangelii Jezusa Chrystusa, fundament Ewangelii nie tylko o naszym zbawieniu z łaski, ale o codziennym życiu w Bożej łasce, jest czymś, co rozwala system, co burzy nasze religijne, poskręcane, karłowate, toksyczne relacje. Bóg zbliża nas ku sobie, zbliża ojców ku synom, synom ku ojcom. Czyni nowe rzeczy. O tym, kim Bóg jest, co dla nas zrobił, co będzie robił, co na pewno zrobi, zaczynamy rozmawiać i zaczynamy opisywać w nowych pieśniach. Przez wiele lat w Polsce nie umieliśmy opisywać tego, kim Bóg jest, jaki On jest. Słuchaliśmy innych, myśleliśmy, że oni lepiej wiedzą. Objawienie tego, kim Bóg jest, było cudowne gdzieś tam. My za Nim tęskniliśmy, chociaż mieliśmy je tutaj, ale nie umieliśmy Jego uwolnić. Teraz nadszedł czas, aby nazywać rzeczy po imieniu. Kim On jest, jaki On jest, co dla nas zrobił i co będzie robił, bez względu na okoliczności, w jakich żyjemy. To jest cudowne. Mógłbym o tym mówić godzinami. Zapraszam was do wysłuchania, do zobaczenia naszych spotkań, rozmów z niezwykłymi ludźmi, którzy przyjechali, aby służyć. Będzie to Graham Kendrick, tak zwany ojciec światowego uwielbienia. Będzie Les Moore, który stał w ukrytym miejscu, wspierał, zachęcał, budował tych, którzy wyrażali Bożą chwałę, a których pieśni śpiewamy od pokoleń. Będzie również Mark Medley, bliski przyjaciel, niezwykły ojciec duchowy i nie wiem, czy jest takie słowo, ale człowiek pełen zachęty i wspierania innych ludzi. W najbliższych tygodniach będziecie mogli zobaczyć, wysłuchać tych rozmów, tych spotkań dzięki Fundacji Służąc Życiu.